Mojżesz doświadczył osobiście Pana Boga, doświadczył Jego obecności i odczytał swoją misję życiową. I po to, żeby nabrać takiej większej pewności, czy rzeczywiście ta misja jest od samego Pana Boga, powiedział: co mam powiedzieć na Twój temat Izraelitom, do których zostałem posłany? I wtedy Pan Bóg odpowiedział: powiedz im, że jestem, który jestem. Pan Bóg nie powiedział Mojżeszowi, co będzie robił, co zrobił, czego dokonał, tylko powiedział: powiedz im, jestem, który jestem, jestem obecnością. To znaczy, jeżeli chcecie mnie poznać, musicie zacząć od poznawania mojej obecności w tym świecie. I myślę, że to jest bardzo istotne, bardzo ważne, żeby w poszukiwaniu Pana Boga rozpoczynać od tego, co najważniejsze. Nie od tego, co Pan Bóg zrobił, co zamierza zrobić, co dla mnie może zrobić, ale trzeba zaczynać od tego, kim On tak naprawdę jest. A święty Jan bardzo wyraźnie mówi: Bóg jest miłością. I od tego trzeba zaczynać.